Cześć, nazywam się Radosław Kasprzak i jestem maratończykiem. Jestem z panią Usią ze Stowarzyszenia Lux Torpeda Czerwionka. Jak zaczęła się przygoda pani z bieganiem? No, moja przygoda z bieganiem toczyła się od jeżdżenia z bratem na zawody sportowe, między innymi na maratony, gdzie zauważyłam, że ludzie w różnym wieku, z różną tuszą biegają, w różnych stylach i pomyślałam, że też mogę spróbować i tak się zaczęła moja przygoda z bieganiem. A jak się to stało, że trafiła pani do Stowarzyszenia Lux Torpeda Czerwionka? No generalnie myśmy stworzyli to stowarzyszenie, bo jeździliśmy razem na, grupa 6 osób jeździła razem na biegi do cykl biegów do Gliwic i tam stwierdziliśmy, że może by było dobrze założyć takie stowarzyszenie i spróbowaliśmy treningów, zorganizować treningi biegowe w gminie, był to cykl 3 biegów. I po tym stwierdziliśmy, że zebrała się taka grupka, że można by to stowarzyszenie założyć. Tak też powstało Stowarzyszenie Lux Torpeda. Także jestem jednym z założycieli. Zakładając to stowarzyszenie, myślała pani o tym, że aż tak to się rozwinie? Że grupa będzie aż tak popularna? Znaczy, jakby nie patrzyliśmy na to. Patrzyliśmy, mieliśmy jakieś swoje cele, żeby biegać na zawodach, żeby razem jeździć na te zawody, żeby razem organizować treningi, żeby się gdzieś tam spotykać. A to po prostu to samo w sobie się tak rozrosło, może też dlatego, że jest moda na bieganie i coraz więcej ludzi próbuje jakieś aktywności, a to jest chyba jedna z najtańszych jakby form aktywności, bo nie trzeba aż takiego nakładu finansowego, żeby po prostu zacząć biegać. Jakie dystanse najbardziej pani lubi i jakie trasy? To w zależności od zaawansowania. Na początku krótkie rzeczywiście dystanse, ale później coraz dłuższe. W końcu marzenie o maratonie się spełniło, był maraton. Później zaczęły się biegi górskie, a obecnie już mam zaliczone 2 biegi ultra, jeden na 53 km, drugi na 90 i po tym czasie mogę stwierdzić, że teraz najbardziej odpowiadają mi te biegi ultra. Wprawdzie ich się nie biega tyle w roku, ale no, rzeczywiście jest to może dla mnie taki najlepszy bieg. A jakie pani miała odczucia po ultra? No super, bo to jest takie mierzenie się z samym sobą, z przyrodą. Tam po prostu ludzie się nie ścigają. Tam po prostu każdy chce ukończyć w limicie czasu, który nie zawsze jest, który czasem jest bardzo wygórowany. Trzeba pamiętać o dożywianiu, o piciu, o wszystkim. Także no, generalnie bardzo miłe. I spędza się czas ze sobą. W moim przypadku ja przeważnie biegam na tyłach tych biegów. Także jestem już sama. I generalnie bardzo podoba mi się bieganie samej i ze swoimi myślami, gdzie można przemyśleć dużo rzeczy. A rodzina panią wspiera, czy raczej niekoniecznie? A to z tym też było różnie. Na początku może było tak, że nawet przeciwnie, bo gdzieś tam wychodziłam za często, bo zaczęłam w końcu wychodzić z domu, ale teraz się już chyba przyzwyczaili i no jest to jakby już wpisane w nasze życie, że tak powiem. A teraz pytanie z innej beczki. Działa pani w wolontariacie? Znaczy, wiesz co, całe stowarzyszenie myślę, że to jest wolontariat, bo generalnie my wszyscy robimy, żaden z nas nie jest zatrudniony w tym stowarzyszeniu, my wszyscy jesteśmy, pracujemy tam charytatywnie, wszystko co organizujemy, teraz jestem też członkiem zarządu, także tym bardziej, no mogę powiedzieć, że jestem wolontariusz. A jakieś inne wolontaryjne rzeczy poza Lux Torpedem? To znaczy ja działam od 20 lat, jestem w zespole charytatywnym przy parafii w Stanowicach, także to też jest taki wolontariat. No generalnie lubię udzielać się charytatywnie, lubię pracować nie za pieniądze. A czym pani zajmuje się w stowarzyszeniu? W stowarzyszeniu no, jestem członkiem. Stowarzyszenia głównie zajmuje się dokumentacją, czyli jakby wszystkimi sprawami papierkowymi. No i oczywiście bieżące sprawy, które są, czy organizacja biegów, czy też inne jakieś zadania, które mamy, czy projekty, które realizujemy, to gdzieś tam we wszystkim uczestniczę. Mam pani jakieś wspomnienia najlepsze, takie z biegów, pobiegach, jakieś sytuacje, które zapadły pani w pamięci? Znaczy generalnie najlepsze wspomnienia są takie, jeżeli po naszych biegach, czyli przez nas organizowanych, ludzie piszą dobre komentarze, ludzie gdzieś tam nas spotykają. Miłe jest bardzo, jeżeli jesteśmy rozpoznawani na biegach, zakładając koszulkę Lux Torpedy, każdy mówi, a wy tak fajnie wszystko organizujecie. To jest generalnie taka motywacja. No a po biegach,
No po biegach mówię, po tych biegach ultra, ci ludzie są po prostu, to jest taka inna kategoria biegaczy, tam każdy drugiego docenia i no jest w tym wszystko, co lubię po prostu. A nie męczy panią takie ciągłe, na przykład jak organizujemy biegi, czy jest to męczące, czy raczej? My nie organizujemy aż tyle tych biegów, bo my to mamy dwa biegi, jakieś tam inne. No czasem nałoży się, że jest dużo tych różnych rzeczy, które trzeba zrobić, ale to są jakieś takie chwilowe. Nie męczy. Fakt jest, że człowiek rzeczywiście taki przy takim biegu pomoczki i makówki, no to jest i przed miesiąc robota i rzeczywiście w trakcie to jest cały dzień. No ale mówię, jak są później te rzeczywiście dobre opinie, to wszystko rekompensuje. Wiemy, że pani ma swoją firmę. Jak pani godzi te wszystkie sprawy? Obowiązki. No, 8 godzin w pracy, 2 godziny na treningu i ileś godzin w wolontariacie, także no, można to pogodzić. Ja już nie mam dzieci małych, także jakby tu mi to odpada, ale można to pogodzić. No, to, no nie wiem, jak to, po prostu organizacja pracy. No. Może ktoś w domu powie, że czasem zaniedbuje sprawy domowe, ale w końcu i tak je trzeba zrobić, także no... Jakoś to trzeba pogodzić, no. Zapraszamy na grudniowe wieczory gier planszowych z pomocnymi. Spotkania odbędą się 2, 9 i 16 grudnia od godziny 16 do godziny 20. Dodatkowo 30 grudnia o godzinie 16 odbędzie się turniej. Zapraszamy osoby w każdym wieku. Do zobaczenia.